Dobra, lecimy z tym twardziele. W dzisiejszym odcinku między innymi ujawnimy manipulanta kubańczyka, powiemy o Wiśniewskim skazanym za skok Wołomin i o drillowcach, którzy kopiują teksty z Disco Polo. Dobra, jedziemy, proszę. Jak lato jest gorąca. Ona jest cudowna. Taka cudowna. Przyszły takie czasy, że wstawki z kultowych polskich komedii są uznawane za rasizm. Lubicie czarne rytmy? Chłopie, jeżeli obrażasz innych i pozujesz na zabójcę, to będziesz wyjaśniany niezależnie od pochodzenia. To, że masz inny kolor skóry, nie uprawnia cię do jechania z innym narodem jak z burą suką. To niezły kawałek. Chcę widzieć twoją matkę, zaraz opłaczę. Chcę znaleźć tą szmatę i zdać się na japę. Dzisiaj musisz się łapać za język przy każdej okazji, bo po prostu nawet wierszyki dla dzieci są uznawane za hymny rasistowskie. Obraża naszych widzów, a dopiero co sam udostępniał te filmy jako argumenty na swojego oponenta kubańczyka. Mimo, że nawet jeszcze nie było o nim odcinka. Ja wstawiłem wycinek, co tam mówił Grandy Connection. To jak to nikogo nie wyjaśnia? Pod filmem o was było 99,3% pozytywnych głosów, a ten margines to wy i paru odklejeńców. No trzeba to powiedzieć głośno, no jest tam pozerstwo. Pan za obietnicę uniewinnienia bądź złagodzenia kary przez prokuratora. Oczywiście. Przyznaje się, krótko mówiąc, do 4 zabójstw, tak? Tak, no i to właśnie... Zemsta i zabójstwa. No. Mam w ręku po kilka naboi. Mój wysryw drill.pl pisany na kolanie pod pierwszy lepszy beat z neta jest na takim poziomie jak twój. A wy się porównujecie do Chicago. Żyję wciąż z Bizzy do Fortune jak Steve Jobs. Wszystko na odwrót jak Chris Cross. Niszczymy wrogów jak Big Boss. Mało tego, chłop się porównał do Einsteina. Einstein miał taką cechę niezależności, że trudno było go zmusić do robienia czegoś, co uważa za bezsensowne. Jego zainteresowania naukowe oddaliły go od szkoły. Ale nie był debilem i analfabetą jak wy, tylko samoukiem. Jedyne egzaminy, jakich nie zdał, to dlatego, bo odbywały się w obcym dla niego kraju, w języku, którego jeszcze wtedy nie znał. Ale jak chcecie, możecie mnie zdisować. Widzowie z pewnością czekają na dwugodzinny stand-up o braciach Simao. Panie Józefie, co w matematyce oznaczamy symbolem H? Ja ci powiem, hide. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. To jest ich problem, nie mój. Dobra, dawaj, leć dalej. Dobra, ja minus 10 punktów na konto. Wy się sami wyjaśniacie, ja to tylko zbieram do kupy. Czarną mambę robicie, czarną hańbę robicie. Miejska dżungla. A jak Natalia Janoszek sprawdza się w dżungli? Ściąga gacie i gra. Większość polskiej sceny rapowej składa się ze zwyczajnych debili. I mówię to całkiem poważnie. To właśnie ta wyjątkowa głupota i kontrowersja przyciąga ludzi. Nawet inteligentni oglądają to dla beki i absurdu. Jako ciekawostkę. Zszokowani, że można być aż tak ograniczonym. Zobacz ponownie Józefa. Wystąpił w kawałku o tytule ONZ, a nawet nie wie, co ten skrót oznacza. Co oznacza skrót ONZ? Czekaj. Czekaj. No jesteś na numerze ONZ, więc powinieneś wiedzieć, co to znaczy, nie? Podjeżdżacie jak ONZ. Kolesie nieźle główkują. Obrona narodowa? Okej. Coś tam... Zbrojna. Wyobraź sobie teleturniej polskich raperów. Pytanie do Józefa. W jakim kraju mieszkasz? Pan Józef. Tu. Niestety czas minął. Czas już upłynął. Wiesz, co się wtedy okazuje? Że ci ludzie to są analfabeci i debile. Dobrze. Na pytanie, co wynalazła Maria Skłodowska-Curie, odpowiada Garnek. Co odkryła Maria Skłodowska-Curie? Czekaj. To garnek czy mopa? Co? Garnek czy mopa? Zobacz, jak Patus się zachowuje. Zajebać ci na łeb? Ej! A mówią, że to wydanie programu dla dzieci. Ale to jest live dla dzieciaków, moi drodzy! No to stary, jak większość słuchaczy polskiego rapu jest na takim poziomie umysłowym, to nic dziwnego, że nawet treść Disco Polo jest dla nich zbyt wymagająca. Tymczasem Alberto i jego bandycki drill. Twoje opalone ciało, jesteś słodka. Mógłbym tak patrzeć bez końca. Mógłbym patrzeć tak bez końca. Ale ty jesteś cudowna. Ale ty jesteś gorąca. Jak lato. Ale ty jesteś gorąca jak lato. Jak lato jest gorąca. Słyszałem, że dajesz, ale kosza chłopakom. Czyżby to pierwszy punch w stylu Alberto? Słyszałem, że dajesz, ale kosza chłopakom. Słyszałem, że dajesz, ale kosze chłopakom. Co za dwuznaczność. No czegoś takiego nawet Einstein by nie wymyślił. I agree. Lubię niedostępne i to nie farmaza. Lubię niedostępne.
niedostępna. Dalej nawet nie cytuję. To są teksty dosłownie walone z popularnych piosenek disco polo. Tylko tacy jak Skolim mają odwagę nazwać to po imieniu, a nie strugają drillowców. To zaraz ludzie posłuchają i stwierdzą. Dobra, jedziemy, proszę. Ona jest cudowna. Taka cudowna. Jest tak słodka. Niewinna i słodka. I kręcą ją łobuzy. Lubię arbuzy i kręcą mnie łobuzy. Tylko ja i ty. Jak znów. No i kłamie jak znów. W drinkach słomka martini. Słonem sączysz martini. Gdyby tak było, to by tak było, kurwa, a tak nie jest, byku, no. Ten Kubańczyk jest jeszcze lepszy. Odcina się od działalności Kruszwila i Kamerzysty, u których zaczynał karierę. Z Kamerzystą odpierali bardzo brzydkie rzeczy. Z ręką na sercu mówię wam, że się tego wstydzę. Dlatego też odszedłem stamtąd. On nie odszedł dlatego, bo było mu tam źle, tylko dlatego, że po licznych ostrzeżeniach usunęli im duży kanał. Zamknięty kanał, nie ma co się oszukiwać, bo YouTube codziennie nakładał ostrzeżenia. Bo wiedziałeś, że już nic nie wyciśniesz, nie wyciśniesz tej gąbeczki. On siedział z nimi nawet na ostatniej transmisji. Jeszcze wielce oburzony na krytykę tych patologicznych zachowań. To dobra. Było 2 lata po moim odejściu. Kłamie, frajer. Co? Kłamiesz. Ty kłamiesz. Kamerzysta tego starszego mężczyznę uderzył w styczniu 2020, czyli wtedy, kiedy Kubańczyk jeszcze z nimi latał. W lutym grali razem koncerty, a potem przyszła pandemia. 2 lata później to on został za to skazany. I akurat moją mamę kocham najbardziej i jak przysięgam, to tylko na nią. A ten zarzeka się na własną mamę, także sam ogarnij, ile warte jest jego słowo. Jak ty manipulujesz ludźmi na uczucia i ich bierzesz, nie, wiadomo, że kochamy swoje mamy, stary, ale bez mamy. Tak, Michał, sprawdź. Za kasę pajacował z tym patusem z tekturą na głowie, który jeszcze przed kanałem Kruszwila miał konkretne afery. Nie zależało mi na pieniądzach i na tej całej atencji, tylko chciałem mieć czyste sumienie. No, to jest czysty biznes. No, tutaj nie ma miejsca na skrupuły. I to dzięki temu mam ten sukces, ponieważ pewnego dnia zadzwonił do mnie kamerzysta. Zobacz, jak mu było źle. Jak on się tam musiał męczyć. Ja wszystkie was dziewczynki to zapraszam do sypialni. Jedziemy jeepem. Ty Kubańczyk, no? Czemu jesteś pajacem? Bo jestem chłopakiem skromnym. Z pokorą. I lubię wieczorne treningi, ale zanim ściągniesz stringi. Ale się tam biedak męczył. Lubisz baby te nasze zboczone gierki. I kamerzysta, jacy są prywatnie? Mega goście, mega goście. A już w tamtym czasie za ich działalnością stał mroczny typek zwany jako Megako. Nie mylić z Bedopsem, chociaż to ta sama kategoria wypaczeń. A w dupę nie lubię za bardzo. Chociaż ostatnio... Ale słucham na przykład także BDS-a. Biorę 14 na hotel, robimy to co sobotę. Ta dupa co tu jest, ona dziś będzie ruchana. Będzie ruchana! To w tamtym czasie w obecności Kubańczyka odwalali patologiczne akcje. Wtedy mu to nie przeszkadzało, bo nikt go nie znał jako Kubańczyka, tylko jako ochroniarza Lorda Kruszwila. Większość ludzi poznało mnie jako ochroniarza Kruszwila. A gdy tylko wywęszyłeś okazję, gdy tylko wywęszyłeś rozłam, uciekłeś z pierdoliłeś do Warszawy. Udział w kanale Kruszwila zmienił jakoś twoje życie? Bardzo, bardzo. Zdobyty wtedy fame w tak haniebny sposób otworzył mu furtkę do rapu i freakfightów. Krótko mówiąc, zakłamując fakty, chce zrobić z nas idiotów. Potrafiłem jednego wieczoru wydać 8 tysięcy na narkotyki. Karta hotelowa biała, ona pyta co jest piękne. Pierwszy raz do domu, kiedy spróbowałem narkotyków, przyniósł je Kubańczyk i namawiał nas po prostu do ćpania. Tam srebrna tacza, rulonik mareczku. I niech już nie robi z siebie ofiary, bo cały dokument o tym mogę zrobić. To wybielanie się akcjami charytatywnymi przez patusów jest jedną z najobrzydliwszych rzeczy, jaką widziałem na polskim YouTube. Oprócz twór Czości Majora i sesji zdjęciowej Matczaka. Wspieraliśmy dzieciaki z nowotworami, wspieramy zwierzęta, a ty wrzucasz takie rzeczy na Instastory. Co z tego, że szkodził, krzywdził, demoralizował? Przekazał 2% na słodkie pieski. Przeznaczymy 2 złote na cel, że tak powiem. Patrząc na to, odechciewa się pokazywać jakąkolwiek działalność dobroczynną. Kiedyś wspomniałem, że jeden z widzów traci wzrok. Parę osób pisało, że nic się z tym nie da zrobić i o czym ja mówię. Okazało się, że wystarczyło około 10 tysięcy złotych i krótki zabieg. A tam fajne wersy posadziłem, ona miała tak. Trzeci dzień nie śpię, 200 zapijam kreskę. A miałem w planie zagrać jakąś dyskę i wciągnąć
nosem kryskę. I przestańcie ściemniać, że Joseph płacił alimenty, bo dowody wyraźnie pokazują, że nie płacił. Dla mnie niepłacenie na własnego dzieciaka to wiecie, to jest dno. Po prostu wasz Joseph, kiedy zarobił na frikach, zaczął spłacać dług, który narósł mu u komornika. Musiał to zrobić, bo za niepłacenie grozi pucha. Wiem, o czym mówię, bo jako dziecko sam miałem przyznawane alimenty. To są dowody wpłat do komornika, widnieje nawet kilka tych samych dat. Dziecko i tak swoje dostało z MOPR-u, ale gdyby miało liczyć na takiego tatusia Rockefellera, to by padło z głodu. Tak się to... no tak to wygląda. Może zaczniesz płacić czynsz? Chciałbyś. Sugar daddy? To już jest taki szczur żerujący na kimś. Dlaczego nie? Ej, można się go napić? Tak, możesz sobie wziąć. Całkiem możliwe, że ta kobieta jest niewiele lepsza, skoro z kimś takim się w ogóle związała. Ale w tej kwestii ma rację, bo jeść trzeba codziennie, a nie raz na rok. Obgadywał każdego, od kaziorów, bibiczów, że ten ma samochód od starego, bo stary się przekręcił. O tym, że mali wypożyczać ciuchy w Louis Vuittonie i później musi je zwracać z metkami. No, wszyscy to prawda, no. Jesteście merytorycznie wyjaśniani. Nie będziemy się nawet zniżać do prymitywnego poziomu Josepha i obrażania matek. Twoja matka. Zapytaj matki lepiej, gdzie poznała ojca. Kim był tatuś z błąkanym pawianem? Lepiej od was rapuje Stachurski. To jest po prostu fakt. Bez talencie. A ja nawet nie jestem raperem. I nie jestem też Dr. Dolittle, żeby rozmawiać z twarz człowieka, a nie konia. Szybko sprawdziło się to, co mówiłem tutaj. Wiśniewski skazany za Wołomin na 1,5 roku puchy. Ten wyrok jest okropny, strasznie. Za prawie 3 miliony w tamtych latach. What? Moim zdaniem ten wyrok jest skandalicznie niski. Przecież on to oszustwo reklamował własną twarzą. Ludziom na lokatach oszczędności życia przepadły, żeby tacy jak oni mogli te miliony dostać. Wyprowadzili miliardy zgromadzone w bankowym funduszu gwarancyjnym, który finansowali wszyscy Polacy. Śpiewam wam miłość. Przebojowa pożyczka w Skok Wołomin. Ja myślę, że ja się niczym nie podzieliłem. Pamiętam tamte czasy. Dzieciaki rzucały szkołę, wyjeżdżało się za granicę, tyrać jak dziki osioł, poubierani w second handach. Co drugi typ w tamtych latach za 3 miliony poszedłby na 1,5 roku z uśmiechem na ustach. Nawet na znacznie dłużej, bo ta wegetacja to była katorga. Siatka za niewinność. A jak mi powiesz, że to jest pomyłka, to dostaniesz w ryj. To pomyłka. To trochę jak prześladowanie. Teraz występy w TVP, granie ofiary i oprowadzanie po nowej willi. A raperzy jak Wojciech Sokoł. Wczoraj o ulicy, bo to było modne, a dzisiaj z całą śmietanką. Imprezy z Matczakiem, Wiśniewskim i osobnikami, którym żaden facet z honorem ręki nie poda. Powiem ci, że wyglądało to jak taka ostra gejowska impreza. I przyjąłem to na klatę. Na to mam ochotę ci wyjść na łeb. Nie spotkałem dawno kogoś tak niekompetentnego jak ty. Nie wiem, kto cię tu zatrudnił. Innego traktuje, jakby był niczym. On idzie tańczyć. Idzie tańczyć lap dance na kolanach Ralfa. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Niestety dzisiaj ten człowiek okazał się zaprzeczeniem wszystkiego, za co go szanowałem w czasach WWO. Tak od lat układanka układów różnych warstw. Dziś widzę, że to gruby sztruks. A przy naszym mini disie ktoś zarzucił foliarstwo. Jeżeli Sokół propsuje pandemię i restrykcje rządowe, aby poprawność do reklamy wody się zgadzała, w czasie COVID-u, kiedy tysiące biznesów przez te restrykcje padło, to jest foliarskie? To albo ktoś ma nie po kolei w głowie, albo to nie on i jego rodzice trafili na bruk. Ta planeta odżyła trochę dzięki tej pandemii. Plaże, które oczywiście, no, jak miałeś dom z wyjściem na plażę, no to nikt cię nie kontrolował, że jesteś na plaży, no więc to wszystko takie trochę martwe przepisy. Były loty odwołane, co było mi bardzo na rękę, w związku z czym siedziałem sobie tam. No i to było super. Władzo, wciąż wydatki, skąd wziąć pieniądze na leki dla biednej matki? Rozumiem nostalgię, a Sokół był świetnym pisarzem, tego mu nie odbieram. Ale ludzie, weźmy jeszcze trochę pieniążków i powie nam, że druga wojna światowa była potrzebna. 6 milionów ludzi? Co z tego? Interesy zaślepiły wielu. Odwrócone wartości, robienie ze zbrodniarzy bohaterów. Myślę, że to było mi potrzebne. Ja w ogóle uważam, że planecie to było potrzebne. Chcemy wolności, ale do jakiej granicy? A swoich słuchaczy wprost nazywają idiotami. I mimo to płytki idą jak świeże bułeczki. Plaże. Puste plaże, juraty. Czego twoim zdaniem brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu? Sorry, ale chyba intelektu, no.
Niewiarygodni są ci obrońcy, dla których problem jest dopiero, kiedy to ich pieniądze ktoś zabierze. Odrzucający wszelką moralność, nie liczący się z uczuciami innych. Tylko żeby spełnić własne zachcianki, unikając odpowiedzialności. To co widzisz, to nie jest projekt nowej galerii handlowej, tylko nowy dom Wiśniewskiego, który sponsorzy budują mu za friko. By prowadzić ten projekt bez zaangażowania środków. Ponieważ obecna willa, którą w całości obejmują tylko zdjęcia z lotu ptaka, jest dramatycznie mała. Bo ona nie ma swojego salonu, gdzie mogłaby wejść normalnie, gdzie mogłaby po prostu poczuć się jak w domu. Teraz zadaj sobie pytanie, za co oni mu budują tę darmową willę? Tak, to o czym pomyślałeś, to pewnie foliarstwo. Wyobraź sobie, co tam się dzieje w tle. Nasz skromny kanalik robi większe liczby niż ten jego program. To kompletnie nierentowne dla sponsora, a wręcz szkodliwe PR-owo. Znacie go takiego, dokładnie takiego, jakim jest. Życzę, żeby każdy zarabiał jak najwięcej, ale to poczucie niesprawiedliwości rozwala czachę. Patrząc, jak całe otoczenie traciło zdrowie i młode lata, harując za grosze. A wielki artysta hulał zarabiając 200 tysięcy za koncert, butnie śmiejąc się ludziom w pysk. Żył ponad stan, wtedy za jeden koncert mógł kupić przynajmniej 2 mieszkania. Nastolatce, której wskoczył na głowę ze sceny, odmówił odszkodowania. Może ja mam ci od razu pokazać, bo to... Jego żona wyłudziła kolejny milion kredytu. Minimalna wynosiła wtedy 899 zł. Jak widzisz, kiedy należysz do określonych kręgów, nie musisz banku okradać. Zwykłemu człowiekowi sędzia przybiłby pionę na dzień dobry. Sędzia przybije ci dychę, jakby dał ci pionę lewą i prawą ręką. Od piątki to byś startował. Zamykam rozprawę. Ta sprawa zakończy się umorzeniem miliardowych pożyczek, które przywłaszczyły wpływowe grupy polityczne. Przecież tych pieniędzy nikt w walizach nie wyniósł, tylko trafiły na konkretne konta, które bardzo prosto namierzyć. Ale Zbigniewy tego nie chcą zrobić, bo to pewnie ich konta. Prawo u nas jest dla szaraków i to nieważne, kto rządził, bo to biedni idą siedzieć. Bogaty z wpływami zawsze się wykupi, kwestia za ile bądź za co. Znajdzie rozwiązanie. Niech wypuszczą normalnych ludzi z aresztu, a dla wszystkich matczaków i ministrów niesprawiedliwości za wrogie działania przeciw państwu polskiemu kara więzienia na czas nie krótszy od lat 10. Dożywotnio do Alcatraz, bez prawa do odwiedzi. Jedno co jest pewne... Jest pazerny, chyty i głupi, to śmierć frajera. W ogóle Bonus zapowiedział książkę o swoim pobycie w więzieniu, która ma niby pomóc w walce z tak zwanymi 60-ami. A Bonus tę książkę pisze z dobrym kolegą Masy, który sam jest świadkiem koronnym. Yes, sir! To będzie opisane powstanie różnych grup i tak dalej, gdzie kto tam... On chce zostać złapany. Dziennikarz Onetu, TVN, PO, pisanie dla Wałęsy i te sprawy. Sokół nazywa go mordulą. Prawda taka jest. Nikt z frajerem się nie wita. Odbijanie piłeczki z systemowym matu to już prawie jak granie w tenisa z przyszłym prezydentem. Także połączcie sobie kropki. Nielegal brat, właśnie taką przyjął postać. Pójdziecie na wybory i wygracie coś ode mnie, nie? Prawilniacy ostro ćwiczą, co dzień dłużej przed lustrem niż Józef z prostownicą. Gratis LPG, dobry raper. Zapowiedział, że będzie mówił o patologii w służbie więziennej. Zgadzam się, potrzeba ostrych disów na gisów. Ale mam nadzieję, że Bonus ujawni numery służbowe funkcjonariuszy, którzy dopuszczali się tych nieprawidłowości. Że ma na to dowody i nie będą to tylko pomówienia, bo wyjdzie gruba hipokryzja. Mam nadzieję, że będzie tam coś więcej niż tylko jego krótki epizod z łaźni. Ja boję się, że nie uda się ukryć całej gołej prawdy. Ci to musiało być dosyć trudne, jak zacząłeś mówić o homoseksualizmie i o tym, co gdzieś tam działo się w twoim życiu. No zobaczymy. Masz pewność, że tę książkę dla ciebie zrecenzuję. Pora ruszyć z zapowiadanym kiedyś formatem. Kiedy wchodziłem na tę platformę, nie wiedziałem jeszcze, jak to wygląda. A wygląda to tak, że jakieś patusy poprawiają PR na akcjach charytatywnych, na loteriach, gonią produkty za 2 zł z AliExpress po 1000-krotnie zawyżonej cenie. Skorbudent Total czyści totalnie. Ja odmówiłem reklamowania pożyczek. Oni nie mają takich oporów. Także nie bądź zły, że tak wolno to idzie. Jeden film w miesiącu, bo kanał robię tylko w wolnym czasie. Tu macie specjalnego maila, to rozważymy podjęcie pierwszej współpracy. W ramach disowania raperów najlepiej jakby to były jakieś środki chemiczne na oczyszczenie polskiej sceny z bakterii i pasożytów. Pieniądze zarobione ze współpracy będziemy rozdawać na filmach potrzebującym. W drodze aż 3 odcinki o odpałach Malika, moja odpowiedź na diss Matczaka i odcinek o Popku, bo dopuszczanie się czynów z
wszystkich to już totalne zwyrodnialstwo. Możliwe, że wycieknie też rapowa Pandora Gates, raperem, który niedawno zakończył karierę w roli głównej. Ale zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. A Alberto mówi, że ja tu wymyślam pod zasięgi. Abstrakcji, która dzieje się na polskiej scenie, nie wymyśliłby nawet Salvador Dali. Czy to ja pisałem twój drill a la Zenon Martyniuk? No raczej nie. Czy to ja wymyśliłem Josephowi tak trudne pytania? Teraz mi daje zagwozdkę. Do tej pory dzieci bez refleksji, jak pelikany, o których piszesz, łykały wszystko, co mówili raperzy i dały popularność bydlakom najgorszego sortu, a wy chcielibyście, żeby tak zostało. Na pochybel czarnym. Za to z tobą wypiję. Sąsiadka się chwali, że 14 do niej dotrze, aby dopies odpowiada, osobiście wolę młodsze. Leci w wielki bebech 5, oni powyżej 2-1, ona mniej niż 7-5. Czyli pedofili gang i feministyczny szajs. Piski map, ala reto fluid, kici kici miał i sykał, który innym sam wytykał. Z dzieci liczysz mal, pali styki, pali żyły, to nie critical. Mata chikita, polityczny rap, taki skurwieli ze szprycy karmił Nicky Barnes. Bliscy dna, policyjny kraj, sztywny łach, stoj to ja swoje kity pchał. Hity Mickey Mouse, zębu wyjmij mach, przyjmij szybki strzał, czy kipał. Rap to męski sport, jak podziemny krąg, pogoń leszczy stąd. Te same śpiewy pop, twój idol ma fryzurę na Backstreet Boys.